Dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, a to jest Syberia i kurczę, został nam już ostatni element teraz, jeżeli chodzi o tę całą układankę związaną właśnie z tym placem muzycznym. No i kurczę, ten ostatni, najgorszy element, czyli to, w jaki sposób pozbyć się tej ciężarówki. Dziwnie wygląda, ale ciężarówka to jest nadal, więc... O... Muszę znaleźć właściciela. Mhm. 5123888321. W sumie nie brzmi jakoś mega skomplikowanie. Przepraszam. Czy to pan? Nie? Okej. Okay. A może jakiś telefon by się przydał? Czy kto jest właścicielem tego całego bajzlu tutaj? Halo? Tam podejrzewam, że już wszystko żeśmy zrobili ogólnie. Czekaj, wejdź, to są te schodki, to nie. Tam się nie da nigdzie dostać. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby tu wracać. Kurczę, pieczone, no. A może coś nowego jest? To ponaglenie. Dobra, to nie to. Ewidentnie to nie to. By zadzwonić może, czy coś? Kurde, tu jest telefon. Ja mam numer wybrać. Jak ja nie pamiętam. Czekaj. Czekaj. Jest tu może gdzieś numer zapisany? Schemat, raport, nuty. Nie. Ażeby was szynszyl. Dobra, chyba... 5 na pewno. 1, 2, 3. Na pewno były 3 ósemki. I 3, 2, 1. Wagner, Buffy, Madytrich. Guten Tag. Easy. Dzień dobry, przepraszam, ale pana furgonetka, ta z placu, blokuje wejście. Mógłby pan ją przestawić? O, przepraszam. Jestem w pobliżu, zaraz ją przestawię. No i dziękuję. Fenomenalnie, no kurde. Nie spodziewałem się, że tak łatwo pójdzie. A to co, to już? To tak ten? Tak szybko? O, czad. Czadersko. Dobra, to z tego co ten, to te dwa te są już ogarnięte, te dwa elemenciki. A dodatkowo zegarowa wieża jest też już ogarnięta, czyli pozostał tylko i wyłącznie ten element związany właśnie, kurczę, z tym za samochodem, a konkretnie mówiąc tym tu gdzieś, tak? Tak, tym tutaj. Co tutaj było? O co tu chodziło? Może by cię szynszyl strzelił, no. By cię koń kopnął i szynszyl strzelił. Ale czekaj, ty, przecież mamy możliwość przełączenia się, właśnie. Czekaj, wstecz, wyjdź z tego. Dobra, to jest ogarnięte. Weź podejdź. Gdzie to kurde jest? Tam jest. Cały czas się zastanawiam, kim ta babcia była? No gdzie ta babcia? Kim ta babeczka była? O! A jest! Dobra, czekaj. 4, 2, 5, 3. Tak czy nie tak? 4, 2, 5, 3. Dobra.
3, 4, 2, 5, 3. Boże, ale ze mnie gamoń, przecież to było do góry nogami. Dobra. Czyli przeciwne temu. Czyli na przeciwnym tym powinno być tak. 3, 2, 1, 0, 9. Dobra, czyli dajemy dziewiątkę. Tu powinno być 7. Przy piątce powinno być chyba 8. I kurczę, przy trójce, czekaj, 0, 9, czekaj, 0, 9, 8, 7, 6 chyba, nie? Nie, czekaj, coś zepsułem, czekaj, nie da się tego jakoś odwrócić. Nie da się tego odwrócić. Spróbuję czegoś innego. Spróbuję czegoś innego. Ale ja bym chciał to odwrócić. Ej. Spróbuję czegoś innego. Czekaj. O rany. Jak ja mam to otworzyć teraz? Czekaj. Bo skoro tu jest 4. Czekaj, przy czwórce, dobra. Trójka, dwójka, jedynka, zero, dziewięć. No tak, przy czwórce jest dziewiątka. Czekaj, czekaj, wróć do tego na wszelki wypadek. No to tu jest dziewiątka, to na pewno. No to w takim razie... Jaki tam był znowu? Czekaj. 4, 2, 5, 3. Dobra, 4, 2, 5, 3. 4, 2, czyli 2 mniejszy, czyli 7. 4, 2, 5, czyli... Tu powinien być jeden większy. I trójka, czyli kurczę co... Nie, no przy trójce powinno być to. No i pięknie, dobra. O rany. Ogarnięte, nie ma źle. Co to kurcze jest? Jak ja mam to... Weź się przełącz, czekaj. Weź, wejdź i wejdź tu. Pokaż mi jak to wygląda. Czekaj. Jakiś sprawdź, nie. Ja bym chciał ogólnie to sprawdzić. O kurczę, nie chciałabym być odpowiedzialna za strojenie tego. Dzięki. Co to niby kurczę znaczy? A jak to wygląda tu? O rany boskie, jestem kioskiem. Dobra, pokaż mi to. Jeszcze raz. Tu jest górny zaklepany, tu jest górny odkryty, dobra. I dwa kolejne odkryte, okej. Czyli górny ten ma być zaklepany. Ten ma być odkryty. Ale to też powinno być odkryte, halo. Co jest? O Jezu, nie, czekaj. No właśnie. O rajuśku. Czekaj, ten ma być odkryty, tak? Nie, co ja zepsułem? Zakryty ma być. Nie, 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 wróć, wróć, bo to się przyda. Czekaj, górny zakryty i obok ma być odkryty, okej. Tu już wiem, że są złe. Już zaraz trzeba gdzie to będzie to zmienić, ale tutaj też jest coś złe. O, to będzie chyba to. Tak. Tu mają być dwa odkryte w jednym rządku te. Dobra. Jak to wygląda dalej?
ten ma być odkryty, dwa kolejne zakryte i dwa na dole odkryte. O rany. Czekaj. Dwa tutaj mają być zakryte, dwa na dole odkryte. Dobra. Okej. To jest ten? Tak. To nie to. To. I to były dwa zakryte, dwa odkryte, tak? Tak, dobra. Czyli ten. Nope. Ten zakryty i ten zakryty, te dwa odkryte, dobra. A jak to wygląda teraz tutaj? Dobrze, że jest ostatni. Ma być taki pozłacany i on ma być zakryty. I tu obok też ma być dziurka, okej. Czyli... To? Tak. Wygląda na to, że to. No i... Cyk. Proszę bardzo. Jedna strona z głowy. Nie, czekaj, tu na dole jeszcze chyba, nie? To na dole też się odwraca? Czekaj. A, nie, dobra, na całe szczęście nie. Okej, to jedno już jest, to dawaj teraz drugie. Co to w ogóle za machina jest? Kto to w ogóle wymyślił? 1, 2, 3... Wygląda na coś skomplikowanego. Dzięki, nie pomagasz. O Boże. To się te dziurki jeszcze zatyka. O rany, dobra, wiecie co, ja to zrobię inaczej, ja zrobię tego zdjęcie po prostu. I będę ze zdjęciem porównywać. Bo to kurde dramat jest, czekajcie. Okej. Mam zdjęcie. Dawaj teraz to. No i tak, aha, nie mogę, jeżeli coś przeszkadza, dobra. To ma być zakryte. To ma być zakryte. To z kolei nie, ale... Ej, halo. Halo. Panie władzo. To w jaki sposób ja mam to, przepraszam, połączyć? Aha, to takie cuda na kiju w ogóle jeszcze są. Omg. Dobra, tu jest ok. To ma być tu. To tu. To ma być na dole w ogóle. Nie wiem jakim cudem, ale ok. O rajuśku. O, to ma być akurat tutaj, to spoko. To ma tutaj nie być. To może się powstrzymajmy z tym. Ale... Czekajcie. Coś pomieszałem tutaj ewidentnie. Nie, to jest dobre, to jest tu. To jest tu, okej. To ma być teraz tu. To z kolei tu. To ma być tu. To nie. To ma być tu. Pięknie. O Jezu, tu jeszcze czegoś trzeba użyć. Ty, no nie wierzę.
A jak to wygląda z tej perspektywy? Coś tu... A, bo ten dings jeszcze trzeba włączyć. Tak można było to sprawdzić? Dobrze, że się technologia do przodu posunęła. Nie. Mi chodzi o to, żeby to... dać tu. To chyba było trochę... O Jezu, czekajcie. Bo tu kolejna jakaś super zagadka. To ma być do końca tu, okej. Działa? Pięknie! Nie! Jesus, dobrze, że można robić zdjęcia no takich dobrze. Rzeczy. To chyba ostatni. Zgadza się, Kate Walker. Musisz teraz wrócić na plac i uruchomić fortepian tak, jak prosił rektor. O Jezu, teraz jaki tam był cały schemat na to, żeby go uruchomić. Nihuhu, tego nie pamiętam, ale przeczytałem, że... Tu mamy misję dodatkową, związaną z tym, żeby najpierw wrócić do tego chłopa i pogadać z nim o tym placu. No to też zróbmy. Dzięki czemu dostaniemy tak naprawdę... chociaż jeden z wielu questów pobocznych wykonanych. Dzień dobry panu chłopu. Dzień dobry. Wygląda na to, że rektor chce za wszelką cenę zmniejszyć koszty funkcjonowania Akademii. Do użytku tylko w sytuacjach awaryjnych. To nie jest telefon publiczny. Okej. Aha, to... Przepraszam. Dzień dobry. Co tym razem? Modernizacja rynku? Nie jest pan raczej fanem modernizowania rynku. O, Rada w swej mądrości uznała, że to przestarzałe i nieprzewidywalne, kiedy muzyczne automaty są uruchamiane przez najlepszych studentów Akademii. Albo solistę, albo wirtuoza goszczącego w Wagen, albo ulicznych artystów. Przecież oni podoba mi się, że turystów. On jest otwarty teraz, nie, ten fortepian. Członkowie Rady. Że wiecie, nie ma takiej sytuacji, gdzie po prostu gra jeszcze tego nie zaktualizowała. Uruchamianie się mechanicznego koncertu, bo miał się odbywać zgodnie z planem, być zwykłą atrakcją. I zrobili to? A, ich rozmowy trwały i trwały, ale w końcu nic nie zrobiono. I o placu właściwie to zapomniano. A mechaniczne automaty znalazły się w nędznym stanie. A fortepian? Tylko jest jeden problem. Nawet jeśli zdołam naprawić każdą z części mechanicznej orkiestry, tak czy inaczej mam zagrać na fortepianie, a nie robiłam tego jakieś kilkanaście lat. Mama kupiła mi kiedyś pianino, ale nie brylowałam grą. Nie ma się czego obawiać. Nie potrzeba żadnego wirtuoza, by uruchomić mechanizm. Mechaniczna orkiestra wyjdzie, gdy się zagra każdą nutę w dobrej kolejności, bez względu na rytm. Trzeba tylko znać podstawy zapisu nutowego. Okej. A co tam z Akademią? Dlaczego zamykają Akademię? To jest oczywiste, bo nie mamy studentów. Brak studentów, brak zajęć. Co oznacza koniec Akademii? No dlaczego nie ma studentów, jeśli to nie jest głupie pytanie? No bo nasz burmistrz nie przedłużył nam dotacji. A dzięki niej nasza instytucja mogła się stać sławna na całym świecie. Dlaczego to zrobił? Jakieś ograniczenia budżetowe. No i brak kadry, brak studentów. Brak studentów, brak zajęć, jasne. Ale jeśli chce pani poznać moje zdanie, dla mnie to wszystko to tylko pretekst, by nas wyrzucić z tego budynku. A dlaczego komuś by na tym zależało? Żeby ktoś inny się wzbogacił. Firmy deweloperskie, które podświartują naszą instytucję na różne sklepy, mieszkania i lokale biurowe.
Tak jak zrobiły z innymi budynkami wokół Placu Muzycznego. Raczej już czas na mnie. Racja. Powodzenia z mechanizmami, Fräulein. Ach, to już zaraz. Spoko. W ogóle co śmieszne, to to, że umieszczając filmy z tego, otrzymałem roszczenia o prawa autorskie. Dostałem jakiś alert, że muzyka jest jakaś tam... no zakazana, tak? Że prawa autorskie są i tak dalej. Mimo tego, że to było tylko takie nucenie w trakcie... znaczy nucenie, takie ciche granie na chyba fortepianie czy czymś w trakcie jakiejś rozgrywki, więc... no ciekawe rzeczy mają miejsce. Myślałem, że takie coś to tylko w sytuacjach, w których faktycznie gra muzyka tak wydaje typowo. Wydaje się, że to koło ma za zadanie uruchomić silnik fortepianu. Działa okay. Podobnie jak dynamo, Kate Walker. No to... więc czas, żebym znowu wysiliła trochę swoje żare komórki. Jak swoje? Chyba moje. Dobra, użyj zapis nutowy. Nie, dobrze było. Daj to. Czat. Uła. Co tam się... O rajuśku. Czekaj. Oj, oj. Ok. Co to już? Serio? Biedactwo. Sentymenty są tutaj nie na miejscu, Kate Walker. Ten automat zbudowano w konkretnym celu. Nie posiada on żadnych uczuć. Powiedziałbym wręcz, że to zwykły automat jednofunkcyjny. W przeciwieństwie do bardziej rozwiniętych automatów, takich jak ja, stworzonych do wielu celów. No to już wiem, do czego ciebie użyję. Zepsuty. Wow. A bystrzak. Zepsuty. No dobra, ty, a jakbyśmy użyli tutaj tego chłopa? Nie, Kate Walker, jestem wysoce rozwiniętym automatem. Tak, a także stworzonym do wielu celów. No ruszaj. Hihi, chomiś w klatce. Ta-dam. Czyli wciąż nie straciłaś żadnych ze swoich irytujących nawyków, Kate Walker. Spójrz na to bardziej optymistycznie. Dzięki tobie fortepian znowu działa. No, pośpiesz się i użyj fortepianu tak, jak to wytłumaczył rektor. Graj?
No to było. Czy wszystko w porządku, Kate Walker? To samo. Dokładnie to samo. A konkretniej? Bo to co właśnie zagrałam, hymn Wagen, to dokładnie ta sama melodia, jaką grała stara pozytywka mojej mamy. Kiedyś słuchałam jej całymi dniami, bez przerwy, i nigdy nie ustaliliśmy, co to było. A ustalenie tego dzisiaj jest takie istotne, ponieważ... Bo z tego wynika, że jest jakiś związek między Wagen, moją mamą, a może i Daną, bo Dana wygląda prawie jak ja. A, więc jesteście spokrewnione. Nie wiadomo, ale to możliwe. I mogę zagwarantować, że wszystko wyjaśnię, jak tylko dowiem się czegoś nowego o Danie. Ech, ludzie. No chodź, Oskar. Pan Mahler wisi nam akta. Taka akcja miała miejsce i wszyscy nagle wrócili, jakby nigdy nic. To jest dla mnie upokarzające? O, mówiłeś, Oskarze, mówiłeś. Nie. Co mamy zrobić? Aha, iść do tego gościa z powrotem, tak? Bo jakieś tam informacje. No dobra, spoko, sztos. Dawaj. Czy mam jakiś quest poboczny? Nie. I no weź dokumenty dane. Spoko, loco, luz i spontan. Dajesz. A, dziękuję. Nie ma sprawy. Pani koncert był wspaniały. Nawet emerytura mi już nie straszna. Cieszę się, że się przydałam. Zdaje się, że ma pan coś dla mnie. Oczywiście, oczywiście. Proszę bardzo, Dana Rose. Tak jak pani prosiła. Dzięki. Nareszcie. To na pewno dokumenty Dany. Teraz muszę znaleźć adres. Adres Dany z 37. To chyba dom jednorodzinny, numer 20 Brücke der Nebel. Czyli most mgieł. Znalazła pani wszystko? Tak myślę. Więc dziękuję. I do widzenia. Nie, to ja dziękuję. 3,50, nie ma sprawy. No dobra, to zawijamy w takim razie na most mgieł. Gdziekolwiek to jest i cokolwiek to dla nas będzie oznaczało. Mamy tu mapę jakąś? Nie ma mapy żadnej, szlak. W którym kierunku jest... Dobra, czekaj. Mamy quest poboczny? Udaj się na most. Nie ma questu pobocznego, okej. Myśmy chyba przyszli z... stąd? Tak? No i chyba kurczę jednak nie. Chociaż tak, stamtąd. Dobra, truchtaj tam, please. No truchtaj! Nie wygląda na kogoś, kto się spieszy. Dalej, tam jest przystanek, widzę go już. A nie, to balustrada, o kurczę, ale wtopa. To nie, to w takim razie to nie to. No biegnij! Irytująca kobita, no. Tutaj takie rzeczy się dzieją, zamiast biec, żeby to sprawdzić, to... Nie, szkoda gadać. Czekaj, w którym kierunku było to? Tutaj jest nie to. Gdzie ja kurczę znajdę przystanek tramwajowy? O, jest. No hejka. Tu? Czy tak, tutaj. Dobra.
dawaj, pomijamy tę animację całą podróży, bo to nie ma sensu. Tu się za dużo fajnych rzeczy dzieje, żeby kurczę w ten sposób to rozwiązać. Dawaj. Rzekłbym, że to naprawdę niewygodny środek lokomocji. Co ty gadasz? Wiem, Oskarze. Obiecuję, że niedługo cię wypuszczę. Okej? Aha, że ta torba. Co ono się tak gapi? Problem jakiś? Wryj dać, mogę dać? Czy coś? Okej, Oskarze. Musimy znaleźć dawny dom Dany. Pamiętasz jego numer, Kate Walker? Według formularza rejestracyjnego z Akademii Muzycznej mieszkała pod 20. Most wygląda dokładnie tak samo jak w latach 30. Tylko że jest czystszy, prawie jak nowy, jakby został odnowiony. Co to jest? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Dobra, numer 20. Który to jest numer? O, 13. To trochę średnio. Czyli to po tej stronie będzie. Podejrzewam, że tam. Jest numer 20. Łatwo. Stary dom Dany. Co mamy tu? Te pamiątki wyglądają na bardziej wyszukane niż inne. Okej. Dobra, idziemy, nie? Jeszcze się okaże, że odziedziczymy ten sklep i to już w ogóle będzie sztos. Guten Tag, Fräulein. No elo. Servus. Wykonano w Wagen. Jakiś sklep z pamiątkami, czy co? Mogę coś kliknąć? Coś ten? Wszystkie upominki wykonali rzemieślnicy z Wagen. Czy to książki są? Tyle rzeczy. Wolałabym, żeby wciąż było tu pełno obrazów. Wygląda na to, że to wszystkie interakcje tutaj możliwe. Dzień dobry. Przyszedłem zapytać o chyba babcię. Jest tu pani na wakacjach? Tylko przejazdem. No, to witam w moim sklepiku. Frau Higel do usług. Widziałam, że patrzyła pani na jedną z pamiątek. Tak, ma tu pani prawdziwe perełki. Przepiękny sklep. Dziękuję. Wszystkie pamiątki to wyroby rzemieślnicze. Kunsztowna robota. I to całkiem miejscowa. Chciałaby pani coś kupić? No, właściwie to szukam kogoś. A nie czegoś. Kogoś, kto mieszkał w tym domu i pomyślałam, że pani coś wie. Zanim kupiłam sklep na jesieni, miał kilku właścicieli, więc nie za bardzo. Nazywała się Dana Rose. Mieszkała tu jeszcze przed wojną. Liczyłam, że może znajdę tu jakiś ślad po niej, żebym mogła ją odszukać. To znowu ta babka.
Tam w oknie. Palcem pokazałem znowu. Słyszałam o Rose'ach, ale nie wiem, czy w budynku cokolwiek po nich zostało. Pani tu nie mieszka? Nie, mieszkam z mężem na przedmieściach. Wie pani, most został splądrowany przed wojną, w czasie pogromu w Wageran. O, to okropne czasy. A tuż po wojnie dzielnicę zbombardowano w czasie wyzwolenia. Wiele budynków uległo zniszczeniu, włączając ten. Po wojnie połatano je na szybko, ale raczej są w kiepskim stanie. O zniszczenia zapytajmy. Z tego co widzę, budynek nie został doszczętnie zniszczony. Pani sklep jest piękny. Reszta dzielnicy również. Dziękuję. To dlatego, że po wstępnym odświeżeniu Rada Miasta sfinansowała większe prace remontowe na fasadach. Ale prawdę mówiąc, remont wnętrz kazano nam opłacić z własnej kieszeni. Wydaliśmy z mężem całe nasze oszczędności, żeby wnętrze sklepu odzwierciedlało standard, jakiego wymagamy od dostawców. To nie fair. Tak. A jeśli Rada będzie w dalszym ciągu odmawiać nam pomocy finansowej, na moście nie będzie już żadnych mieszkańców, ani tym bardziej niezależnych dobrych sklepów jak ten. Nie zostanie tu nic, poza nijakimi sieciówkami. Jak tam dalej, na moście czy na placu muzycznym? Jeśli chodzi o pogrom tutejszej społeczności Wageran, wie pani coś? Wiem tyle, co każdy, kto choć trochę zna Wagen, jak sądzę. To było w 38, jeśli dobrze pamiętam. Kilka miesięcy po tym, jak brązowy cień zajął Austrię i Ostertal. Co się stało? Cóż, brązowy cień wszczynał zamieszki przeciw Wageranom pod byle pretekstem. Doprowadziło to do pogromów w anektowanych krajach, także w tym domu. Czy Rose'owie byli wtedy w domu? Tak jak powiedziałam, nie wiem, ale oby nie. To przez ten pogrom, bombardowanie i niekończący się remont domu. Raczej nie mam szans na znalezienie śladu Rose'ów. To nie do końca tak. Szczerze mówiąc, nie mieliśmy funduszy na remont całego domu. Więc piętra służą nam za magazyn. Tak? Tak jak teraz o tym myślę, to trafiliśmy na stare fotografie z czasów przedwojennych. Leżały tu i ówdzie. Poprzedni właściciele nie chcieli ich wyrzucać, więc po prostu je tak zostawili. Co ten chłop? Mogłabym pójść na górę i się tam rozejrzeć? Chyba, że sama przyniosłaby pani te zdjęcia. No, nie mogę teraz zostawić sklepu bez nadzoru. Przecież nawet pani nie znam. No tak, w takim razie mogłabym może rozejrzeć się na górze? Proszę nie brać tego do siebie, ale nie znam pani na tyle dobrze. Przykro mi. A teraz przepraszam, Fräulein, mam klienta. O ty, ja ci historię... Dobrze rozumiem, nie udało ci się przekonać sprzedawczyni Kate Walker. Jak teraz dostaniesz się na wyższe piętra? Nie wiem, Oskarze. Będę musiała coś wymyślić. Mam nadzieję, że mogę ci zaufać, Kate Walker. Nie. Sam sobie nie ufam. Ta baba jest podejrzana. Ja bym chciał porozmawiać z tą kobietą. A się nie da. Przeczytaj. Wygląda na to, że mieszkańcy mostu są wściekli na Radę Miasta. Vir vivarum. My niżej, tak. Dlaczego powinniśmy się tym przejmować? Nieruchomości zlokalizowane nieruchomości są zmuszeni do życia i pracy w niegodnych warunkach, pomimo wielokrotnych apeli o wprowadzenie programu dotacji pokrywających remont wnętrz. Okej. Okay. Co powinniśmy zrobić? Dołącz, spotkanie w ratuszu, bla. No generalnie nie ma co się dziwić, no. Taka sieciówka to będzie stałe źródło dochodu, niezależnie od tego, czy będą mieli dochody, czy nie, w danej lokalizacji. Dobra, a obejdźmy z drugiej strony. Może to jakaś drabajna będzie, czy coś?
Oj kurczę, nie za bardzo. Co to za miejsce? Co to za jakaś schadzka jest i rower w ogóle na tym? A jakbyśmy przeszli tędy? Nie mogę opuścić dzielnicy. Jeszcze tu nie skończyłam. O, widzisz, to do krańca mapy żeśmy się dostali. No kurczę, no. No ta kobita mnie intryguje, no. Nie wchodź, bo na bank się przyczepi. Więc ja bym jeszcze raz z nią porozmawiał. Przykro mi, ale musi pani poczekać, Fräulein. Zero współpracy w ogóle. Czekaj, co my mamy zrobić? Poznaj najnowsze wieści na temat Wagen. Znajdź sposób, by przejść przez drzwi dla obsługi. No właśnie, kurczę, miałbym sposób, tylko ta kobita musiałaby z powrotem stanąć za tą kontuarem całym, czy coś. Chyba, że rozbić jedną z pamiątek, żeby ona musiała posprzątać, czy coś. Czekaj, tutaj da się coś zrobić? No kurczę, nie za bardzo. Ty, a obejrzyj to tamto. Książka o historii Wagen w okresie wojny. Może przyda się później. Książka o historii Wagen w okresie wojny. Może przyda się później. Tu się z kimś da pogadać? Nie. Tutaj coś da się zrobić? Nie. Co ja mam, kurczę, zrobić? Kupić? Pamiątkę jakąś, czy co? Albo górą przejść? Jakoś? Nie wiem jeszcze jak. Jakąś drabinę zorganizować? Weź to sprawdź jeszcze raz, może uda się coś zniszczyć. O, użyj. Formularz rejestracyjny dany, pozytywka, Oscar? Obawiam się, że się mylisz, Kate Walker. Spróbuję czegoś innego. Nie. Gdybym ściągnęła Frau Higel w tę stronę, mogłabym przejść przez drzwi dla obsługi, niepostrzeżenie wejść na schody. Jak to zrobić? Czyli teoretycznie ogarnąłem. Z tym, żeby odwrócić jej uwagę. I teraz może tą książkę wziąć. To nie jest głupie. Jeszcze nie wiem, czy ta książka tak naprawdę zda egzamin, ale... Zobaczymy. Książka o historii Wagen w okresie wojny. Może przyda się później. No, czyli nie teraz. Dobra. Tup. Dobra, właśnie z powrotem. Wykonano w Wagen. Jak ja mam odwrócić jej uwagę niby? Czym? Ogień podłożyć? Wszystkie upominki wykonali rzemieślnicy z Wagen. Ja przejdźmy tam.
Tu coś możemy zrobić. Tyle rzeczy. Wolałabym, żeby wciąż było tu pełno obrazów. No nie, kurczę, no nie. Jednak się nie da tutaj nic zrobić. A tu coś może... Ja bym tę historię Wagen nawet chciał poznać, tylko kurde, nie wiem do końca jak. Teraz z tą kobietą porozmawiać? Nie no, dalej nie ma możliwości. Może sklep obok, gdzieś coś? Kurczę, teoretycznie sposób jest, tylko... Gra tego nie ogarnia. Dobra, idź tam, zobacz. No nie wierzę, no. No przelej, że na tę drugą stronę. Zobacz, ile tu masz możliwości, żeby przejść, a... Krążysz dziwnie, cześć. Sprawdź. Ło! Mogę czegoś użyć? Na przykład przykro tego? Przykro mi, ale nie mogę nic dla tego. To nie działa. Nie. Fajny chłop, ale... Trzeba użyć czegoś, czego nie mamy. Okej, 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 good to know. Skąd to wezmę? Na bank nie może być tak, że to nie dostaniemy czegoś w tej lokacji, bo to musi być gdzieś w tej lokacji. Przynajmniej mam taką nadzieję, że to musi być gdzieś w tej lokacji. Tam jest wejść, tam jest coś, dobra. Ale widziałem, że tu możemy zejść. Ciekawy jestem, co tam będzie. Tu się nawet przejść nie da, okej. Tam jakaś schadzka, tu jakaś schadzka, okej, okej, okej. A widzisz. Dobra, czyli to jest cały czas ta sama lokacja. Co to jest? Ku pamięci wszystkich osób, które straciły życie tej potwornej nocy. Użyj? Nawet o tym nie myśl, Kate Walker. Czy nie zostałem już wystarczająco uszkodzony w czasie twoich przygód? Czego ja mam na tym użyć? Część nazwisk zniknęła pod brudem. Jak mam to wyczyścić? Nie wiem, ogarnij szczotkę czy coś? Czyli podejrzewam, że to jest ten quest poboczny. Sturmwarung. Do wszystkich mieszkańców Wagen nadciąga gwałtowna burza, która dotrze do miasta dziś wieczorem i prawdopodobnie potrwa całą noc. Polecamy pozostać w domu, szczelnie zamknąć okna i odwołać lub przełożyć wszelkie wyjścia. Wszelkie wydarzenia plenerowe, zwłaszcza te odbywające się nad rzeką Dąbrewo i w górach, zostają zakazane na mocy dekretu gminy na czas 24 godzin, przy czym okres może się wydłużyć. Okej. Okay. Protesty mieszkańców i wielka burza na horyzoncie. Nie chciałabym być teraz na miejscu burmistrza, ale lepiej skupię się na sprawie Dany. Czekaj, czy udało się zaliczyć ten questik poboczny, czy nie do końca? Tak. Questik poboczny się udało poznać, czytając właśnie te nazwiska i sprawdzając to, ale kurczę, jak to ogarnąć?
Te pamiątki wyglądają na bardziej wyszukane niż inne. Kamieniem rzucić? Ty, a tam dalej się da iść. A nie, nie da się. Cofnęło już. Ja próbuję obrócić kamerę, ale się nie da niestety. A tu nie przejdziemy. Takie sprytne zamknięcie nam ścieżki. Z tą kobietą się pogadać nie da, także bez sensu. Dawaj po tę książkę jeszcze raz, zobaczymy. Teraz się uda? Książka o historii Wagen w okresie wojny. Może przyda się później. No to ją do cholerki weź. Aha, patrz, tu też zamknięte. Drugą stronę przecież jeszcze mogliśmy iść. A nie, nie mogliśmy. Dobra, a co na górze jest? Czy to nam coś da? W sumie to... chyba nie. Przepraszam, to czy to coś dało? Ej, tu jest jakiś pędzel. Ja tu ogólnie widzę rzeczy, które mogłyby się przydać, ale kurczę, nic nie chcę użyć. Ej, nie wiem. Dosłownie nie wiem, co mam zrobić. Dobra, spróbuję jeszcze raz tam podejść do nich. Z nikim nie da się tu pogadać. Nic się nie da tu ogarnąć takiego. Tutaj nic nie ma, tu nic nie ma takiego. Wejdź, wejdź tam do środka. Nie, za kontuar się nie da wejść. Tak, kontuar, recepcja, jakkolwiek to nazwać. Dajesz mi opcję, żeby czegoś użyć na tym, a jednocześnie nie pozwalasz mi na to, żeby czegoś użyć. O co tu chodzi? Co, w nocy poczekać? Czekaj, kliknę na te drzwi na wszelki wypadek. Drzwi są tuż pod nosem Frau Higel. Będę musiała ją odciągnąć, jeśli mamy się tamtędy przekraść na wyższe piętra. No to właśnie, no to mam pomysł, jak ją odciągnąć, tylko kurczę, nie chcesz współpracować. Gdybym ściągnęła Frau Higel w tę stronę, mogłabym przejść przez drzwi dla obsługi, niepostrzeżenie wejść na schody. Jak to zrobić? Nie, nie sądzę. Nie stworzono mnie z... Nie, to... Chyba to nie tak. Klikam już na pałę. Wszystkie po prostu. Wszystkie upominki wykonali rzemieślnicy z Wagen. No dobra, ale to co mi to kurczę daje? O, matko bosko. Tu nic nie sprawdzę, tu nic nie kliknę, tu nic nie mogę. Tam się wleźć nie da. Z tamtą babą za oknem się nie da pogadać. Z tym chłopem też nic nie załatwimy.
bezsens. No dobra, moi drodzy. Tak czy inaczej to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja mam nadzieję, że uda mi się rozkminić to, co powinniśmy robić na następny. Także póki co to by było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Hej.